Trudno, panowie. Głowy do góry, nie przyjmujemy się, nie załamujemy się. Walczymy dalej. Jedziemy do Katowic. Nie płakać. Mamy 31 punktów. Dzisiaj jest lany poniedziałek i ta Wisła, ten kubeł zimnej wody wylała nam głowę już na początku meczu. Tak, tak, gdzieś tam nasze zachowanie w obronie sprowokowało to, że mieli sytuację, wykorzystali ją, my mieliśmy sytuację po przerwie też dość sporo, no ale po raz kolejny potrafimy ich wykorzystać, trzeba na tym trenować, pracować na treningach i aby w meczu z Katowicami było lepiej. Szybko popełniliśmy indywidualny błąd i straciliśmy bramkę, to gdzieś tam na początku napędzało tą Wisłę i przegrywamy dzisiaj. Przegrywamy z liderem, ale po meczu walki chyba, tak? Bo też jeszcze swoje okazje mieliśmy, ale no, po raz kolejny ta skuteczność. W każdym meczu mamy sytuację, tak od początku tej rundy, w każdym meczu mamy sytuację. Troszeczkę gdzieś skuteczności, byśmy może tam na 1-1 doszli, później nie wiadomo jakby to było, ale no, trzeci mecz walczymy, trzeci mecz gramy, co z tego, że gramy i za grę chwalenie, jak punktów nam nie przybywa. Z gry jesteśmy chwaleni, ale samą grą meczu się nie wygra. Trzeba strzelać bramki, trzeba być skutecznym. Jak to się sami mówi, trzeba grać może nie piękną piłkę, ale skuteczną, a nam się na razie tego nie udaje realizować. No mówię, trzeba pracować na tym w najbliższym tygodniu i oby w niedzielę było 3 punkty. Wielki szacunek dla kibiców, że są z nami, że przychodzą na mecze i cały czas kibicują, także no co, możemy im podziękować i na pewno będziemy dalej walczyć, na pewno będziemy dalej ciężko trenować i serducho zostawiać na tym boisku, bo tu trzeba zdobywać punkty. Analizowaliśmy grę Bełchatowa w ostatnim meczu w Bydgoszczy, gdzie według mojej oceny był zespołem lepszym. Dlatego zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno nie będzie lekko. Co do samej oceny spotkania, bardzo dobrze rozpoczęliśmy ten mecz, myślę, 40 minut. Naprawdę w naszym wykonaniu na dobrym, wysokim poziomie. Zabrakło drugiej bramki. Natomiast nie ukrywam, że przeżywaliśmy też w tym meczu trudne momenty. Szczególnie końcówka pierwszej połowy i w drugiej połowie GKS osiągnął przewagę optyczną. Nie mieliśmy zbyt dużo takich przechwytów, o których mówiliśmy sobie. I przez to szans na skontrowanie przeciwnika. Dopuściliśmy do kilku sytuacji dla GKS-u, natomiast trzeba powiedzieć, że my też mieliśmy 100% sytuację po stałym fragmencie gry. No, cieszę się, że w końcówce
ta jakość, powiedzmy, piłkarska, większe doświadczenie spowodowało to, że strzeliśmy bramkę na 2-0 i było spokojniej. Dziękuję bardzo Rafałowi za to spotkanie i życzę powodzenia. Myślę, że widzieliśmy dzisiaj poważnego kandydata do gry w Ekstraklasie. I to nie jest zespół, który gra błyskotliwy futbol, ale zespół bardzo dobrze zorganizowany, bardzo taki punktujący mankamenty swoich rywali, słabości takie chwilowe. Tutaj ku uwadze, jeżeli ktoś powie, że byliśmy w pierwszej połowie schowani, że wyszliśmy na mecz przestraszeni przeciwnika czy coś takiego, to przypominam, że przy wyniku 0-0 w pierwszej minucie mieliśmy strzał Szymańskiego, gdzie później mamy piłkę na nodze dwukrotnie i nie potrafimy jej wybić, bawimy się w sposób nonszalancki i tracimy bramkę. Jeżeli tracimy bramkę w drugiej minucie z takim przeciwnikiem jak Wisła Płock, no to jest, to był dla nas mocny cios. Taki cios jak bokser gdzieś wchodzi do ringu i dostaje knockout w pierwszej rundzie i nie wie co robić. Jak się otworzy, no to ma świadomość, że może jeszcze w tej samej połowie zakończyć mecz dużą przewagą przeciwnika. I jakoś żeśmy się słaniali na nogach w pierwszej połowie, ale wytrwaliśmy. Myślę, że takim nadzieją to był właśnie strzał za palca w końcówce w poprzeczkę. Druga połowa zupełnie inna. Też już pokazaliśmy swoje atuty w ofensywie. Mieliśmy sytuację gdzieś tam, nie wiem, i Papikian, i ten zapalacz. Wiecie, jak to jest po meczu, wszyscy mówią, że był karny w szatni, tak, na zapalcu, ale to sędzia nie odgwizdał i w związku z tym graliśmy dalej. Otworzyliśmy się bardzo mocno, bo i wejście Flaszki, i wejście Gierszewskiego w końcówce przytrafił nam się błąd przy stałym fragmencie i w efekcie Wisła zasłużenie, bezdyskusyjnie wygrała mecz 2-0. Gratuluję, Marcin, kolejnych punktów i myślę, że grając w ten sposób ta liga stanie się, jeśli chodzi o awans, już przesądzona, tak? Bo przewaga między tobą a Arką Gdynia będzie i stawką pozostałą będzie na tyle duża, że my jako będziemy was gonić i będziemy chcieli mieć jak największą liczbę punktów. Jestem bardzo zły za nonszalancję w grze defensywnej, za tą bramkę straconą, bo to jest bardzo zła bramka i takie błędy kosztują nas po raz kolejny utratę nie tylko punktów, ale też i takiej pewności siebie, która gdzieś tam była po tych meczach z Chrobrym, za Wiszą. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak skoncentrować się na pracy, na tym, żeby pojechać do Katowic i ucieszyć. Wiem, że liczna grupa kibiców się wybiera na ten mecz i będziemy chcieli odwrócić kartę. Dziękuję.